Natomiast jeżeli będziemy się chowali tak jak ci panowie, którzy nas atakują kamerami na przykład dzisiaj, to wtedy się będziemy dzielili coraz bardziej, tak? Ale to jest spotkanie otwarte. Państwo wyrazili zgodę na uczestnictwie o spotkaniu otwartym. To jest spotkanie otwarte. Ale nie z panem. Ale to jest spotkanie otwarte. Politykę uprawiać, tak? No i co? Dobrze, czy kierujesz kamerę na moją córkę, to ci dopierdolę. Siadaj. Może przerwiemy na chwilę tego. Ale już. Siadasz z niej. Dlaczego? Proszę wyjść. Dlaczego? No mówię panu, proszę wyjść. No ale co? Ale jeszcze raz. Proszę. Ale dlaczego? Ale jeszcze raz. Zasłońcie kartą jego kamerę. Kartą zasłania kamerę. I rozumiem, że pan reprezentuje tych, którzy rządzą, tak? Ma rządzić demokracją, tak? Nie. Gdybym ja rządził, to... Przepraszam, może nagram wpierw to co powiem. Przepraszam, gdybym ja rządził, to Tusk i Komorowski już dawno byliby w więzieniu. A rządzi niestety PiS. Widzi Tuska i Komorowskiego. Proszę nie ubliżać. Masz dowody przestępstwa, to przedstaw. Tak. Bo oczerniesz ludzi. Tak. Przedstawione zostaną w sądzie. Masz dowody przestępstwa, to do prokuratora. Drodzy państwo. A to nie o to chodzi. Drodzy państwo. Niech nie myślę, że każdego... Spuśćmy zasłonę myślenia. Nie, spójrzmy zasłonę myślenia, bo proszę się zastosować do scenariusza, który żeśmy tu przygotowali. Tak jest, pułkowniku Mazurek. Jak wszyscy wiemy, od roku niszczony jest w Polsce ustrój demokratyczny. Podstawą jest trójpodział władzy. Władza sądownicza, władza ustawodawcza i władza wykonawcza. Chciałem zapytać, ile pan zarabia w KODzie? Jakie to są kwoty? W ogóle nie zarabiam w KODzie, w ogóle nic. A ile za was płaci w Filipie? To z czego pan żyje? Ze wsparcia rodziny. Aha, dzieci płacą. Trudno się łudzić, że z tą władzą da się w jakikolwiek sposób dogadać i że już po roku wiemy na pewno, że po prostu trzeba odsunąć PiS od władzy i że to jest... Bez tego nie obronimy żadnych wartości, ani nie obronimy Polski, więc... Nie wiem, czy te ruchy nie powinny być bardziej zdecydowane już teraz, bo czasu jest coraz mniej tak naprawdę. Bardziej zdecydowane, czyli jakie? No, ja rozumiem wszystkie założenia... Zamach stanu? Chodzi pani o zamach stanu? Chodzi mi o bardziej zdecydowane ruchy. Możliwości, żeby obywatele, którzy nie mają do dyspozycji wojska, milicji czy policji, żadnego aparatu, administracyjnego, sądów, prokuratury i tak dalej, żeby mogli odsunąć od władzy rządzących, tak? Przepraszam, można pytanie? Proszę. Czyli jeśli obywatele mieliby, tak jak ten pewien pułkownik powiedział, władzę nad policją, wojskiem, to można byłoby PiS odsunąć od władzy po prostu za pomocą stanu wyjątkowego, tak? Dobrze zrozumiałem pana słowa? Nie, ja powiedziałem tyle, że w demokracji tak jest, że obywatele nie mają do dyspozycji aparatu nacisku, który mogliby naciskać na polityków innego niż słowa i demonstrowanie. To władza, to rząd trzyma w rękach wojsko, policję, administrację, prokuraturę, sądy, media publiczne dzisiaj i tak dalej. My tego wszystkiego nie mamy. Jedyne co możemy robić, to wywierać presję moralną. Załatwić. Ja mam pytanie, że pan bardzo żałuje, że nie ma pan policji i wojska do dyspozycji, tak? Ja tego nie powiedziałem. Pan nagrywa, na to, że wyrażają na to zgodę. Proszę pana, spotkanie jest otwarte, na spotkaniu otwartym można nagrywać. Mamy demokrację, czy nie? Czy walczycie o demokrację, czy o reżim? Człowieka jest poza demokracją. To są demokraci, proszę państwa. Nie chcą jawności. Nie chcą jawności. Albo się pan usunie, gdzieś tam z boku. Proszę pana, za panem stoi pan, który chce coś powiedzieć. Ja też chcę być sławny. Nie życzę sobie. Ja też chcę być sławny, ale ja chcę coś innego. Były wiceprezydent Słupska, nie może... Ja. To nie jest demokracja, tylko brak kultury z pańskiej strony. To, co pan robi. Dobrze, stanę z boku. Nie ma sprawy. Kulturny człowiek by sam z własnej inicjatywy to zrobił. Nagrywamy bezpośrednio. Nie mam nic do tego, proszę bardzo. No mam.
druga sprawa. Ja bym chciał wiedzieć, jak pan się ustosunkowuje do sprawy pana, pana senatora. Przyszedł pan na spotkanie. Może pan porozmawiać sobie, posłuchać potem. Proszę nie przeszkadzać na spotkaniu. Nie, pan nie filmuje, ja się tego nie życzę. Może ma pan demokratyczne prawo wyjść sobie stąd. No właśnie, mam demokratyczne prawo wyjść stąd. Pan pomylił lokale. Pan pomylił lokale. Ale dajmy odpowiedzieć panu Mateuszowi. Ja bym chciał wiedzieć, jak pan Mateusz się ustosunkowuje do sprawy pana. Znaczy, wydaje mi się, że pan z kamerą łamie prawo. I być może ktoś powinien po prostu wezwać policję. Bo pamiętamy, jak za poprzedniej władzy PiSu dochodziło regularnie do aresztowań w świetle kamer i skończyło się to śmiercią Barbary Gidy. To jest po to, żebyśmy się bali. To jest po to robione, żebyśmy się bali. Uważa pan. Ja bardzo proszę, żeby ten pan nie filmował. Prosiłem pana. No to proszę wezwać policję. No wezwana jest policja. No zaraz przyjedzie. No dobrze. No, proszę wyłączyć kamerę. Jak policja mi to każe, to. Proszę wyłączyć kamerę. No patrzcie, pan Kijowski zachowuje kulturę i demokrację. Tylko panowie się buntują. Pan Kijowski. Tylko panowie się buntują. To wy nie jesteście demokraci? Nie. Proszę pana, proste. Czy to jest przepraszam, czy to jest spotkanie spiskowców? Czy to jest otwarte spotkanie? Tak? Będzie zaraz? Tak. Ale ja sobie nie życzę, żeby pan nagrywał. Ale to jest przepraszam, to było otwarte spotkanie, a nie spotkanie spiskowców. Państwo wyrazili zgodę na uczestnictwo w spotkaniu otwartym. To jest spotkanie otwarte. Ale nie z panem. Ale to jest spotkanie otwarte. Politykę uprawia. No i co? Ja teraz dobrze czy nie? Kierujesz kamerę na moją córkę, to ci dopierdolę. Siadaj. Może przerwiemy na chwilę. Ale już. Siadasz nie. Siadasz nie. Dlaczego? Proszę wyjść. Dlaczego? No, mówię panu, proszę wyjść. No ale co? Ale jeszcze raz. Ale dlatego, dlaczego? Ale jeszcze raz. Zasłońcie kartą jego kamerę. Kartą zasłania kamerę. I rozumiem, że pan reprezentuje tych, którzy rządzą, tak? Tak, ma rządzić demokrację, tak? Nie. Gdybym ja rządził, to... Przepraszam, może nagram wpierw to co powiem. Przepraszam, gdybym ja rządził, to Tusk i Komorowski już dawno byliby w więzieniu. A rządzi niestety PiS. A rządzi niestety PiS. Pan to widzi Tuska i Komorowskiego. Proszę nie ubliżać. Masz dowody przestępstwa, to przedstaw. Tak. Bo oczerniesz ludzi. Tak. Przedstawione zostaną w sądzie. Masz dowody przestępstwa do prokuratora. O, kijek. To nic z tego nie będzie, ale jak się tak będzie pocierać, dzida z tego wyjdzie, tak? Co pan pana na to, panie Mateuszu? Na co? No na tą dziwną sytuację, że pana zwolennicy w Słupsku zepsuli panu imprezę. Zepsuł imprezę pan, który łamie prawo z kamerą, filmując ludzi, którzy się na to nie zgadzają, oraz panowie, którzy nie umieją się zachować kulturalnie na spotkaniu w kulturalnym miejscu. Wylegitymować to. Wylegitymować to. Przede wszystkim, żebyśmy się dowiedzieli, jak pan chce ujawniać wszystkich, to my też wiemy. A co pan Zor, może tak przyzwyczajony do legitymowania wszystkich? Czas pan jest do mnie do tak. Ja mam pytania, które siły w Polsce są niedemokratyczne, niech pan wymieni. Te, które niszczą instytucje demokratycznego państwa. Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili niszczy... Słucham? To jest partia, która niszczy podstawowe instytucje demokratycznego państwa zdefiniowane w Konstytucji, która niszczy porządek prawny, nie przestrzega prawa. Jeżeli... Dzisiaj mamy tutaj przedstawicieli, proszę nie nagrywać mnie, nie życzę sobie. Czy pan rozumie, czy pan nie rozumie, czy wie pan? Ja... To jest żenujące, wie pan? Proszę zadawać pytania i nie zakłócać przebiegu spotkania. Panie Mateusz, o co tutaj wiesz? Jesteś stana, niech pan nie nagrywa. Nie pan nagrywa. Ale teraz pani zaraz. Ja nie chcę, żeby pan nagrywał moją grywę. Panami, którzy mają inną, może reprezentują inną opcję, inny pogląd na Polskę, na różne sprawy. Jakby pan mi coś takiego powiedział, to ja bym, wie pan, posłuchał tego, co mi ludzie. Proszę nie przeszkadzać. Dojdzie do porozumienia tutaj. To nie jest często łatwe, zwłaszcza kiedy się podlega brutalnym, agresywnym atakom, chamskim zachowaniom, kiedy jest łamane prawo wobec nas, kiedy ktoś na przykład, tak jak tutaj
filmuje niezgodnie z prawem, a potem chce to nagłaśniać. Ale przecież nie pobijemy pana, nie wyrzucimy go, nie powiemy mu, że nie jest Polakiem, bo jest tak samo Polakiem jak my wszyscy, a to, że się nie umie zachować kulturalnie i zgodnie z prawem, to jest jego problem, a nie nasz. Więc my musimy ludzi szanować, musimy się do nich zwracać w sposób taki, żeby ich nie wykluczać, ale żeby starać się rozmawiać, przekonywać, docierać. Jeżeli będziemy umieli się zachowywać życzliwie wobec innych, to inni to zrozumieją. Natomiast jeżeli będziemy się chowali tak jak ci panowie, którzy nas atakują kamerami na przykład dzisiaj, to wtedy się będziemy dzielili coraz bardziej. Tak? Natomiast jeżeli będziemy się chowali tak jak ci panowie, którzy nas atakują kamerami na przykład dzisiaj, to wtedy się będziemy dzielili coraz bardziej. Tak? Da 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 da